Dzień dobry. Na czym najczęściej malujesz farbami akrylowymi albo olejnymi? Dzisiaj będę chciała opowiedzieć o takich podobraziach, o podkładach, na których ja najczęściej maluję. Nazywam się Katarzyna Kostrzewa i dzisiaj pokażę Ci, poopowiadam, co zazwyczaj używam po to, żeby malować farbami akrylowymi i olejnymi, tak jak wcześniej wspomniałam. Taką podstawą oczywiście jest podobrazie. Podobrazie to jest płótno naciągnięte na krosna, zazwyczaj bukowe albo sosnowe. Także znamy, prawda? Płótno jest też gruntowane, zazwyczaj gesso. Są różnej wielkości oczywiście podobrazia. Zobaczcie, są takie, zresztą wiecie, tu są takie malutkie. Ja tutaj robię takie miniaturki, czasami bardzo lubię malować takie małe obrazki. Oczywiście czasem robię też bardzo duże projekty, które mają powyżej 1 metra. Na czym jeszcze lubię malować? Do ćwiczeń bardzo często wykorzystuję sklejkę albo pilśnię, taką cieniutką, wiecie, tak jak są kiedyś w szafach, chociaż teraz też, w szafach są takie sklejki, plecy tak zwane, tylne takie cienkie, właśnie takie cieniusieńkie plastry pilśni, potocznie mówiąc, i je można sobie pociąć, porozmawiać, poprosić znajomego lub nieznajomego stolarza, żeby nam wyciął takie kawałki. Jak widzicie, tutaj też mam namalowane. Akurat to jest wschód słońca nad Biebrzą i jak widzicie, to jest akurat, tu są farby akrylowe, świetnie się do tego nadaje, taka deseczka, taka sklejka, można malować na tej stronie, która jest tutaj z tymi słojami, jak widać, a ja przed malowaniem tego obrazu pokryłam ją białą farbą, można gesso, ewentualnie ja zrobiłam to farbą zewnętrzną. Śnieżka biała do malowania elewacji. Naprawdę świetnie się sprawdza. Także maluję na tym. Teraz pokażę Wam też bardzo fajne taki podkład. Jak widzicie, to jest plaster z drzewa. To akurat jest jawor, to jest rodzaj klonu. Naprawdę bardzo fajne efekty możemy robić. Widzicie, tutaj jest taki fajny sęczek. Będzie bardzo ładnie wyglądał. Tutaj mam też drugi kawałek. Akurat nie ma sęków, tak? Jest trochę grubszy. Można tutaj zrobić dziurę. A tutaj będą pięknie wyglądały, słuchajcie, króliczki. Wilka można namalować. Ja na przykład bardzo lubię takie motywy właśnie leśne. Pięknie się maluje, jakiegoś ptaka, dzięcioła, naprawdę cudownie. I później można powiesić sobie w kuchni, ewentualnie w jakimś takim miejscu w domu, gdzie mamy dużo drewnianych rzeczy. Ja bardzo lubię takie pomieszczenia, w którym jest dużo pięknego drewna i często wykorzystuję takie plastry. Co można zrobić później z takim plastrem? Podarować komuś prezent, podobiznę psa można namalować, tak? Czy dla babci, babcia miała kota ulubionego, albo jeszcze go ma oczywiście, daj Boże, żeby miała, to fajnie by było namalować tutaj kota i podarować babci. Zbliżają się święta, ja akurat nagrywam tutaj ten film przed świętami Bożego Narodzenia, więc to są świetne prezenty. Mam tutaj jeszcze jeden taki nieoczekiwany element do malowania. Jak widzicie, to jest deska do krojenia. Tę deskę kupiłam w takim miejscu, gdzie się kupuje używane ubrania, ale teraz tam mają, słuchajcie, wszystko. I wykorzystałam tę deskę do namalowania fajnego obrazka, przynajmniej dla mnie fajnego. Zobaczcie. To też może być element do kuchni, gdziekolwiek naprawdę, gdzie mamy ochotę, tam sobie wieszamy. Jak widzicie, tutaj jest, to jest farba olejna. Akurat niczym nie przykryłam tutaj pod spodem. Mam nadzieję, że z tym drzewem się nic nie stanie. No raczej nic. Fajniej by było może najpierw gesso pokryć, ale ze względu na to, że na desce do krojenia zazwyczaj kroi się tłuste rzeczy, więc miałam podejrzenie, że tutaj w środku może być tłuszcz. I dlatego to wyczyściłam, wyszlifowałam, tak? I później zaczęłam farbami olejnymi nanosić takie, zobaczcie, fajne elementy. To są róże,
Tutaj dodałam jeszcze takie fantastyczne elementy, które, znaczy takie koroneczki, tak? To taka fantazja moja była po prostu. Jeśli chodzi o te plastry, tutaj też warto, żeby je trochę przeszlifować. Tutaj one mają takie rowki jeszcze po strugarce, mi się wydaje. Mam męża stolarza, więc trochę wiem, jak to się nazywa, ale sama sobie to jeszcze wyszlifuję, tak naprawdę, żebym już mogła na tym fajnie sobie malować. Chociaż nawet można te rowki wykorzystać do czegoś tam. Naprawdę inwencja nas, nasza inwencja twórcza, nas artystów jest niesamowita, więc różne rzeczy możemy wykorzystać. No ciekawa jestem, jakie Wy macie sposoby na malowanie, znaczy na jakich jeszcze elementach malujecie. Wiem, że ludzie wykorzystują stare okna, no ja akurat nie mam tutaj przy sobie starego okna, ale wiem, że co niektórzy artyści jeżdżą sobie, słuchajcie, po wioskach i tam pytają się o stare okna, o stare skrzydła okienne drewniane i wkładają tam właśnie sklejkę, ewentualnie pilśnie i na tym umalują cudowne obrazy. Także przyszłam do Was dzisiaj z taką propozycją, żeby poszukać sobie takich elementów w domu, które już może są niepotrzebne, albo specjalnie poprosić kogoś o takie plastry, tak, żeby urozmaicić sobie pracę. Malowanie nie jest pracą, tak? Jak kochamy coś robić, to raczej przyjemność. Jeszcze bardziej, żeby było dla nas to przyjemne. Także proponuję, żeby sobie pomyśleć, znaleźć coś i do pracy. Dziękuję serdecznie.